Siemanko, z tej strony Adi, to jest dziesiąty, w sumie jubileuszowy, bo dziesiąty odcinek Q&A na moim kanale. No to lecimy z pytaniami, nie? Ogólnie dzisiaj wstawiłem dis na FUBU, serdecznie zapraszam do odsłuchania, skomentowania. Wiem, że jest chujowe, ale chodziło głównie o pojazd. A to już wasza opinia. Dobra, lecimy z pytaniami. Co lubisz robić w wolnym czasie? Ogólnie spotykać się ze znajomymi, to tak głównie, bo informatyki nie traktuję jako wolny czas, tylko zajęty. Czy FUBU wbije 9.9 level na Balmorze? Chyba nie zdąży, jeżeli wiecie, o co chodzi. Czy będziesz nagrywał serię z Ravi? Czy pozdrowisz? Pozdrawiam cię, MHZXMeti. I czy będę nagrywał? Kurde, trudne pytanie. Może nagram. Zobaczymy, czy będziecie to chcieli w ogóle. Możecie tutaj pisać pod Q&A, zadając pytania od razu. I nazwa twojej kamerki internetowej, z której nagrywasz vlogi, jest to... znaczy, ja nie mam kamerki, tylko nagrywam Canonem PowerShotem SX215. Znaczy 200, a potem 15 dopiero. Pokaż, jak robisz nowe bronie, zbroje. To w sumie nie jest pytanie, więc nie wiem, po co ja to czytam. Czy zagrasz na Dracon.pl serwer podobny do waszego Dracosa? Jest to gówno, ma pełno dziur. Mogę zrobić wam eventy na nim, co najwyżej, jeżeli wiecie, o co chodzi. Czy grasz w kosza w jakimś klubie? Już nie gram. Grałem przez 4 lata swojego życia w GTK Gdynia. Lecimy w górę. Ile ci mniej więcej płacą za zrobienie jednej mapy? Ile zajmuje ci to czasu? Zależy od wielkości mapy. Mapy 2x2 typu Dungeon to jest 60 zł, plus quest do nich 40 zł, czyli wychodzi około stówka. Czasami idzie to zrobić nawet w godzinę. Zależy od weny, od speeda i od tego, jak się komuś spieszy. Czy wiesz, w jakim programie da się zrobić model NPC mobów? Umiesz coś takiego zrobić? Ja robię to w UDK. Nie podam wam pełnej nazwy, ponieważ jest to dla mnie dosyć ważne. Mam też inny program do tego, którego nie mogę podać, ale jedyny, jaki wam mogę podać, w którym kończy się obróbka, to 3D Max, też go używam. Lecimy dalej. Od kiedy zajmujesz się programowaniem? Chyba miałem 12 lat, to zacząłem się bawić programowaniem, albo 13. Czy przychodzi ci to z łatwością? No myślę, że tak. Pytona, żeby ogarnąć Pytona, tak, znaczy trudno powiedzieć do perfekcji, tylko do dobrego ogaru, zajęło mi to chyba 2 noce. Czy będą jakieś filmy o programowaniu? Nie wiem, jakie mam wam to nagrać, jak programuję. Nie wiem, co wam mogę tam pokazać. Kim będziesz po technikum? Czym chcesz się dokładnie zajmować z infy? Ogólnie sieci komputerowe, serwerownie i tak dalej. Na ile procent jesteś JP? 50, bo się trochę boję. Dlaczego odwiedziłeś fryzjera? Nie lubię mieć długich włosów. Jak nam udowodnisz, że nie jesteś rudy? Masz, zobacz, nie jestem rudy. Jakbym był rudy, to bym chyba poszedł do kościoła się wodą święconą wylać sobie na łeb. Czy golisz jądra? Tak, codziennie przed każdym vlogiem muszę golić jądra, żeby tobie się wygodniej oglądało. Ile zarabiasz na koło miesiąc? No, 500 000 gdzieś, jeżdżę se Ferrari tutaj. Po domu jeżdżę se też wózkiem golfowym. Nagrasz jakiś tutorial, który opisuje pisanie questów itp? Mam taki pomysł, tylko muszę się za niego jakoś zabrać, żeby to fajnie wyglądało. Czy to prawda, że strzyżesz się w item shopie? Tak, w każdym item shopie oprócz Balmory. Czy jebać FUBU? Jebać FUBU 100%, so much, so hard i tak dalej. Czy cię pozdrowię? Jeżeli jebiesz FUBU, to pozdrawiam. Lomin RPK. Czy paliłeś w wieku 10-16 lat? Nie paliłem nigdy, nigdy nie miałem fajki w ustach. Pamiętajcie, papierosy to gówno, nie palcie. Kto wymyślił Metinę? Jakiś tam ten Chińczyk czy tam Japończyk, nie wiem. W sumie to nie robi mi to, nie? Do jakich serwerów robiłeś questy i dungeony? Nie wymienię ci, ponieważ nie będę robił im krypto reklamy. Otwórz okno, to nie wiem, o co ci tutaj chodzi, Kamil. Z tym otwórz okno, wyskocz na niej i pójdziemy na piwo. Bez ja nie tam, nie kumam. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj jest. Jaką najpotrzebniejszą rzecz zabierzesz na PGA? Pewnie laptopa, najważniejsze, nie? Jaką rzecz spakujesz do waluski, jaką pierwszą? Laptopa. Z jakim nastawieniem jedziesz do Poznania? Z zajebistym. Jak dużą walizkę zabierzesz ze sobą? Pewnie tylko plecak. A tak serio, to nie wiem. Co najbardziej chcesz zwiedzić w Poznaniu? No wiadomo, halę. Tą halę targową, czy jak to się tam kurwa zwie. Maltę, no i na Stary Rynek trzeba sobie wyskoczyć.
I w sumie to by było chyba na tyle w tym Q&A. Ogólnie to trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie po więcej. No w sumie to.